Cześć, z tej strony ja, Radek Niedoradek, a dzisiaj jesteśmy na PGA, a dokładnie w hali numer 8A, gdzie jest stanowisko Activision, na którym mogliśmy zagrać w Call of Duty 4. Muszę przyznać, że w poprzedniej części jak grałem, bardzo podobała mi się dynamika rozgrywki, gdzie wielu graczy na mapie, nie na za dużej mapie, wojowało ze sobą z dużą mocą i czuć było po prostu tą akcję. Zastanawiałem się, jak to wyjdzie w tym trybie Battle Royale. Sam osobiście grałem wielokrotnie w różne produkcje i to był ten taki element, który mnie zaskoczył najbardziej, jeżeli chodzi właśnie o Call of Duty. W wersji beta, którą rozegrałem wcześniej, kiedy była zamknięta i na konsoli, jak i na PC-cie, odczułem, że jest w tej grze ta dynamika dalej zachowana, że jednak jest to te stare Call of Duty, które dobrze znamy, w troszeczkę lepszej, nowej odsłonie, a przede wszystkim na tej mapie, która już nie jest małą mapą, okazało się, że można zmieścić wiele lokacji, które wyglądają zupełnie inaczej, że trzeba się naprawdę nauczyć, jak należy na danym terenie się poruszać z bronią. Jeżeli mówimy tutaj już o broni, to sama możliwość rozbudowy i możliwość zdobycia wszelakiej broni od zwykłego teka czy pistoletów po wyrzutnie rakiet. I jeżeli chodzi o wyrzutnie rakiet, zastanawiałem się, po co wyrzutnia rakiet w Call of Duty? Przecież tam nie za bardzo będziemy mieli do czego strzelać. Otóż, kiedy zobaczyłem, że można poruszać się pojazdami, zobaczyłem potem, że można tymi pojazdami również latać, bo pojawiły się helikoptery, jest ich co prawda nie za dużo, ale jeżeli już jesteśmy w helikopterze razem z całym naszym składem, możemy przemierzać mapę na wskroś i w danym momencie wyskoczyć. Nie bać się tutaj, że zabraknie nam spadochronu, ponieważ te wiewiórcze skrzydła, które mamy, możemy wyskoczyć, dolecieć tam, gdzie chcemy i uważać właśnie na te wspomniane wcześniej rakiety, którymi bardzo łatwo jest trafić ten helikopter. Więc jeżeli chodzi o samą przyjemność z rozgrywki w becie, odczuwałem ją wielką, ale teraz, po tym jak już zagrałem finalny produkt, czuć, że Activision przykłada się do swoich gier naprawdę na wysokim poziomie, co można zauważyć nie tylko w trybie Battle Royale, ale i w tych multigierkach, które pojawiają się jako inne tryby. No cóż mogę powiedzieć więcej? Naprawdę Activision dało radę. Hejka, Juhi z tej strony. Grałem w ostateczną wersję Call of Duty Black Ops 4 i muszę powiedzieć jedną rzecz, mianowicie stoi jak zawsze na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o optymalizację, gameplay i oczywiście strzelanie, dźwięki i całą resztę. Multum trybów, poczynając od Deathmatcha, przez wiadomo Team Deathmatch, Search and Destroy, po zombie. I teraz nowość w tej serii, jeżeli chodzi o Call of Duty, mówimy o Battle Royale, który oszołamia, jeżeli chodzi o skalę, wielkością mapy, różnorodnością na mapie i tą dynamiką rozgrywki. Jak lądujecie, od razu jest walka, nie ma oddechu. Smaczkiem w trybie Battle Royale są zombie, które są rozlokowane na mapie w różnych lokacjach, gdzie można zdobyć świetny loot, wymaksowany, ale niestety stoją zombiaki, tak jak mówiłem poprzednio, na drodze i trzeba je zabić i one są dosyć wymagającym przeciwnikiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jeżeli ktoś wyląduje z nami i będzie chciał ten loot, po który my przylecieliśmy, wziąć. Podsumowując, seria Call of Duty udowadnia, że można zrobić doskonały technologicznie produkt, w który będziecie się zagrywać przez duże i długie godziny. I ja Was serdecznie zapraszam na mój stream, w którym będę na pewno ogrywał Battle Royale Call of Duty, więc na razie.
Siemanko, ja jestem HS i chciałbym wam powiedzieć teraz odrobinkę o moich przeżyciach związanych z Call of Duty. Jak już moi koledzy wcześniej opowiadali o tym, jaka ta gra jest szybka, jaka ta gra jest ładnie zrobiona, jakościowo świetnie zrealizowana. Dla mnie, jeśli chodzi o Call of Duty, najważniejsze tak naprawdę jest najważniejsza jest ta dynamika i to, jak się strzela. Bo tak naprawdę w przypadku Call of Duty dostajemy kilka różnych trybów, czyli zwykły multiplayer, zombie i Battle Royale. I najbardziej jakby biorąc pod uwagę to, jak jakby moją linię, że tak powiem, produkcyjną, jeśli chodzi o stream, najbardziej mnie interesuje Battle Royale. I to jest coś, co widzieliśmy już może zrealizowane w podobnej formie na rynku, natomiast Call of Duty robi to naprawdę w sposób moim zdaniem niesamowity. Po pierwsze, strzelanie nie jest czymś, co jakby w przypadku innych produkcji zazwyczaj było, powiedzmy, mechaniką zrzuconą na drugi plan, tylko w Call of Duty strzelanie naprawdę jest genialne. Naprawdę czuć tego headshota, czuć, że aim ma bardzo duże znaczenie, czuć fajną dynamikę przede wszystkim, jakby gra składa się i z tych bardzo szybkich momentów walki na blisko, gdzie jest dużo adrenaliny, jest dużo emocji, jest bardzo skillowa, ale też i z drugiej strony fajnie jest ułożone tempo pod właśnie takie spokojniejsze momenty, żeby może taktycznie coś bardziej zagrać, może snajperkę wyciągnąć. Tutaj też fajnie samochody zaczynają też działać w tym Call of Duty, co też jest, dla mnie to jest szok w ogóle. Samochody i Call of Duty. A tu proszę, jak to fajnie wyszło zrealizowane. Helikopter, czy tam quad, czy tam ciężarówka, naprawdę rewelacyjnie się z tego korzysta i no cóż, polecam. Gorąco polecam. Gra dla mnie 10 na 10. To jest mój hit. Zapraszam również na moje streamy, na których na pewno w Call of Duty będę bardzo dużo grał, bo tak jak mówię, to nie są puste słowa. Ta gra naprawdę, to jest mój top 1 tego roku i to jest gra, którą na pewno będę przez wiele, wiele godzin katował. Także serdecznie zapraszam na streamy i z Battle Royale, czyli tego Blackout i z normalnego multiplayera Call of Duty. Będzie to na pewno.